Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, trwają Mistrzostwa Świata w szachach szybkich oraz błyskawicznych w dniach 26-30 grudnia 2022 w Kazachstanie. Bierze w nich udział Jan Krzysztof Duda oraz ścisła czołówka światowa z m.in. Magnus Carlsen czy Hikaru Nakamura. Bardzo silny turniej, wymagający. Przedstawię partię Danila Dubowa z Michałem Sarinem. Danil Dubow może być znany z tego, że pięknie taktycznie grał swego czasu. Głośno o nim było rok temu około, tutaj w naszych polskich internetach i nie tylko. Zachwyca swoją nietuzinkową grą i takim ciekawym podejściem do debiutów, do pułapek, do gry takiej niestandardowej troszeczkę. I tutaj ta partia też to pokaże. Fantastyczna perełeczka, zapraszam. Więc nie przedłużając, przejdę od razu do rzeczy, tylko przypomnę, partie są grane tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Otóż Dubow rozpoczął ruchem D4, Nihal Sarin D5. W ogóle Nihal Sarin jest bardzo silnym hinduskim arcymistrzem, który naprawdę jest nie dość, że młody, to super progresujący i nie jest łatwo go pokonać przede wszystkim. Tutaj C4 i czarne wybiły na C4, czyli mamy gambit przyjęty, przyjęty gambit hetmański, skoczek F3, skoczek F6, posunięcie E3, standardowo goniec atakuje pionka. Tutaj raczej bronienie pionka poprzez ruch B5 nie ma za dużego sensu, bo tutaj bardzo łatwo białymi rozwalać to skrzydło pionkami A4 i B3. W tym momencie nastąpiło E6, czyli ruch teoretyczny, goniec zbił na C4, posunięcie C5. Tak również można grać, jest to walka o centrum. Dubów robi swoje, czyli szybka roszada, posunięcie A6, które pomaga zagrać B5 i w tym momencie hetman na E2, czyli ruch, który schodzi z tej linii i nie chce wymieniać hetmanów. Przede wszystkim też ta wieża na D1 może sobie fajnie zagrać. Można oczywiście zastosować taki ruch A4, ale chyba on w tym momencie nie jest taki jakiś super mocny, dlatego że raz, że oczywiście przeszkadzamy w zagraniu B5, ale z drugiej strony puszczamy pola B4, pole A5, głównie pole B4 i chyba takiego ruchu już się teraz rzadko kiedy taki ruch się raczej zagrywa. No w każdym razie, hetman E2, posunięcie B5, goniec D3. Goniec D3 to jest zaproszenie do tego, żeby na przykład zagrać posunięcie C4, goniec C2 i mamy taką normalną, teoretyczną pozycję, ale czarne wybiły na D4. I tutaj większość z nas pewnie długo się nie zastanawiając, albo byśmy wybili pionkiem, co byłoby no okej, raczej. Wprawdzie izolowany pionek zostaje, ale częściej byśmy wybili skoczkiem. Tutaj przede wszystkim można zagrać wieżą na D1. Jest to ciekawy ruch. Tak nie poszło, ale jest to ciekawy ruch taki teoretyczny również. I jeżeli będzie wybicie na E3, to tutaj gońcem zbijamy na B5 z szachem, atakując jednocześnie hetmana. Jednakże tutaj nie zdobywamy tego hetmana, bo jest zasłonięcie skoczkiem na D7. No i w tym wypadku myślę, że za dużego wyboru nie ma, jak wybić tego skoczka, goniec wybija, goniec E3. Pozycja jest po prostu równa. Jedyny plus to takie, że dwa pionki na jednego pionka i tyle. I gramy sobie w szachy dalej, ta wieża już sobie gra. Rozwój białych jest po prostu szybki, ale nic tutaj się też czarnym tak naprawdę nie dzieje. No w każdym razie, w tej sytuacji nastąpiło właśnie A4. Zobaczcie, że Dubow już niekonwencjonalnie podchodzi do pozycji. Od razu stara się atakować tego pionka na B5. Bardzo ciekawie mi się to podoba, bo zauważmy, że czarne nie mają zrobionej roszady, a białe od razu starają się wychwycić tutaj, znaczy starają się od razu tą inicjatywę uzyskać bardzo mocną, oddając między innymi pionka na E3. Ale czarne tego pionka na E3 nie biorą, no jakby wzięły, no to goniec by wybił, gońce by już grały, pionek mniej, ale otwiera się linia. No i też tak nie za bardzo tutaj arcymistrzowie chcą w te układy iść, żeby zdobywać pionki w debiucie za cenę niedorozwoju swoich figur. Więc w tym momencie po A4 czarne zbiły. To też jest taki ruch, który zapobiega groźbom tutaj między innymi bicia na B5, bo to chodzi o to, żeby tutaj wieżę atakować. No i teraz zauważmy, że na przykład jakby czarne zagrały B4, to my możemy sobie w przyszłości zagrać skoczkiem na D2 i na C4. Fajne pole dla skoczka się robi, a nawet na polu B3. No ale w każdym razie, w partii nastąpiło bicie i wieża zbiła na A4. No i Dubow już pokazuje,
że ta jego wieża może fajnie grać po linii czwartej. Zauważmy, że cały czas można tutaj zbić, ale Nihal Sarin tego nie robi. Goniec e7 i wieża zbija na d4. Któż by pomyślał, że ta wieża z a1 na d4 się pojawi za moment i z tempem będzie atakować hetmana. Bardzo ciekawa, niekonwencjonalna pozycja. Tutaj nastąpiło hetman b6. W tym momencie Dubow wyprowadza swoje figury. Bardzo mądre zagranie, bo zauważmy, że standardowo byśmy wyprowadzili skoczka, prawda? I to jest ok, ale wyprowadzenie skoczka na d2 daje możliwość zagrania z tempem na pole c4. Skoczek na c6 i Dubow zagrywa wieża h4. Bardzo dziwnie ta wieża wygląda. Mało kto pewnie z nas by się odważył taki ruch zagrać. Tak mi się wydaje w każdym razie. Dlatego, że goniec tutaj bezpośrednio strzela w wieżę. Wiecie, no. Czasami się boimy takiego ruchu zagrać, jesteśmy niepewni, dlatego że jak skoczek odejdzie, to nam atakuje po prostu wieżę. A przecież wieża atakuje tutaj na H7, ale król nie ma zrobionej roszady. Co jest ciekawe właśnie w tym wszystkim. Goniec zagrał na B7. I w tym momencie skoczek C4 aktywnie, hetman C7 i goniec D2. Zauważmy, że Dubow wprowadza wszystkie figury do gry, to jest bardzo ważne. I nastąpiła roszada. No i tutaj Michal Sarin. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie mówię, że się popisał odwagą, ale no chyba ta roszada nie jest najlepsza. Bo przecież wszystko wskazuje na to, że białe chcą tu atakować. Szczególnie, że jeszcze zostało zagrane goniec na C3 i zauważmy, że te gońce fantastycznie z wieżą atakują króla. Jeszcze na dodatek wchodzi za chwilę skoczek, a w przyszłości może hetman na H5. Bardzo podejrzana pozycja. Co ciekawe, silnik mówi, a plus 0,5, nie ma tutaj tragedii, ale to silnik, moi drodzy. Nastąpiło G6. Oczywiście tutaj można by było pewnie też zagrać H6, żeby się bronić mimo wszystko, ale tutaj nie ma raczej żadnych problemów po stronie czarnych w tym momencie mimo wszystko, bo zagralibyśmy E4 z planem E5. Tutaj można by było na przykład skoczek B4 zaatakować gońca. Goniec się otwiera, wprowadzamy wieżę i tak dalej. To się łatwo mówi. Trudniej się oczywiście gra. Nastąpiło jednak G6, bardziej naturalny ruch, który trzyma tego gońca i nie pozwala mu wejść. Skoczek na G5. I teraz, moi drodzy, Michal Sarin zagrywa ruch, który jest niestety przegrywający totalnie. Aż się wierzyć nie chce, że zawodnik z rankingiem 2670 przeoczył taką rzecz. No tutaj oczywiście widzimy, że już się robi gorąco, już są groźby typu skoczek bije na H7, bo wyobraźmy sobie, że jak skoczek zbije na H7, no to możemy na przykład zbić wieżą, jak tutaj król odbije do końca, to hetman H5. Bazując tutaj na związaniach, dajemy za chwilę mata, więc jest bardzo groźnie. Jak należałoby grać? Przede wszystkim zagrać takie posunięcie, na przykład jak E5. Ten ruch daje obronę przede wszystkim. Chociaż po ruchu F4 robi się ultra również niebezpiecznie, ale na spokojnie, jakbyśmy zagrali posunięcie E4, zauważmy, że też nie możemy tutaj do końca zbić, bo goniec docelowo patrzy na wieżę. Więc po odejściu gońca, no ta pozycja oczywiście białymi jest nieco lepsza, ale nie ma przegranej. To jest to. No ale do rzeczy, moi drodzy, do brzegu. Skoczek zagrał na D5 i teraz daję wam tutaj chwilkę na zastanowienie się. No, białe dają mata w pięciu ruchach, ale jak już zagramy jeden ruch, to już wiadomo, jak to się powinno zakończyć. Otóż Daniel Dubow zagrywa przepiękne posunięcie hetman na H5. Wow. I w tym momencie Michal Sarin się poddał. Kompletnie przegrana pozycja. Piękna kombinacja, piękna taktyka. Chodzi o to, że nie możemy zbić hetmana, bo jest mat na H7. Cudowny mat. I też w tej sytuacji, jeżeli na przykład skoczek wróci, no to zbijamy skoczka. Grozi mat na H7. Widzimy, że po wybiciu również jest mat. Nie ma w każdym razie obrony po tym posunięciu. I 18 ruchów. Arcymistrz złożony. No takie partie oczywiście się fajnie ogląda i pełen podziw dla Dubowa. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, czy ten zawodnik będzie zaskakiwał swoją taką no, niekonwencjonalną, piękną grą taktyczną. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Mistrzostw Świata 2022.